Cześć, witajcie, tu Krzynol na kanale Krzynol Garaż. Tu jestem, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj taki temacik o podłączaniu się do magistrali kanowej w autach grupy WAG, czyli Octavia 2, Octavia 2 FL, Golf 5, Golf 6 i odpowiednie, o podłączaniu się do tych magistral na stole. Ja mam taki temat, że niedługo będę zakładał moduł HAK, w ogóle cały HAK według oryginalnej procedury, czyli oribelka, wypinany HAK, sterownik HAK, który jest podpinany do magistrali. No i zbieram części, zakupiłem akurat ostatnio sterownik. No i nie wiem, czy jest sprawny, więc postanowiłem go przetestować, zanim rozpocznę montaż. Do tego celu ja posiadam akurat przygotowaną sobie taką symulację magistrali w aucie. To jest gateway, czyli bramka. W bramce zbiegają się wszystkie trzy magistrale, które działają w samochodzie. No nie wszystkie, są różne jeszcze. Natomiast trzy główne: magistrala napędowa, magistrala komfortu i magistrala infotainment. Do tego mam przeznaczony taki układ. Na przykład tutaj testuję sterowniki centralnej elektryki. To jest Golf 6 lub Octavia 2 FL. To są sterowniki centralnej elektryki Golf 5, Octavia 2. Mam to już gotowe, po prostu na stole podłączam. Tutaj mam zasilanie do podłączenia. Dodatkowo, co ja tutaj jeszcze mam? To jest podejście na VCDS-a. Tutaj sobie będziemy podłączać VCDS-a. A tu mam podejście na sterownik poziomowania ksenonów. Aczkolwiek to nie do końca się sprawdza. Taka wiązka to jest wyszarpana z jakiegoś auta z podejściem do gatewaya. Gateway to taki routerek, który wszystkie te trzy magistrale ze sobą rutuje i pozwala między innymi widzieć się sygnału. I teraz tak, tutaj mamy magistralę, w każdym aucie taka magistrala, w naszym aucie, nie? Cały czas mówię o grupie WAG. Jest magistrala napędowa, która ma splecione dwa przewody, bo to są dwuprzewodowe magistrale. Pomarańczowo-czarny i pomarańczowo-brązowy. To jest magistrala szybka. Na niej chodzą silnik, skrzynia biegów automatyczna, napęd 4x4, licznik, parktronik, poduszki. Tego typu elementy, które są bazowe, szybkie w samochodzie, muszą reagować. Drugą magistralą jest magistrala komfortu, pomarańczowo-zielona, pomarańczowo-brązowa. Na tej magistrali chodzi gro systemów, zaczynając od systemów komfortu, drzwi centralnej elektryki, parktronika, tam zależy w której wersji, HAK, Webasto i cokolwiek tam jeszcze sobie wymyślicie. No, większość sterowników chodzi na tej magistrali, jest to magistrala tak zwanej średniej prędkości. Tak, i pozostaje nam magistrala infotainment, na której działa, co jest magistrala systemu multimedialnego, między na przykład zmieniarką, radiem, bluetoothem, licznikiem, MDI. Tam, gdzie wszędzie chodzą te komunikaty multimedialne i dotyczące muzyki. I ona ma kolory pomarańczowo-fioletowy, pomarańczowo-brązowy. Sterowniczek HAK zakupiłem. Dwie wtyki. No i co? Muszę go podpiąć tutaj. Na pewno muszę dać zasilanie. I na pewno muszę go podpiąć w odpowiednie miejsca do magistrali komfortu. Do tego posłużę się schematami. I będziemy to składać. Wtyczuszki mam, zaraz Wam pokażę, może bliżej, jak to tutaj będziemy wszystko ładnie opinowywać. W porządku. Do sterownika trzeba podłączyć piny. Mam tu piny sobie z kabelkami, tam skądś wyciągnąłem z jakiejś wiązki. Ja przesunę kamerę bliżej i pokażę Wam, jak to tutaj się do tego zabrać. Najpierw tak. Wstrzymy sobie. Tu mamy schemacik podłączenia modułu HAK. Nie wiem, na ile to widać. O. I teraz tak. Mnie interesują te dwa podłączenia. Tak, mamy opisane. Magistrala CAN pomarańczowo orange brown, orange gelb. Wtyczka 12-pinowa T12
Pin 8, pin 7. Magistrala komfortu. Do tego sterownika jeszcze musimy, tak, tutaj widzimy, jest maska. Ta sama wtyczka, T12S, pin pierwszy. Nie mamy zasilania. To jest drugi schemat. O. Tutaj są trzy zasilania tego sterownika. Bezpieczników. To są półtora przekrój przewody, półtora i tu jedynka. A tu jest taka połóweczka. I ta połóweczka to jest, myślę, zasilanie elektroniki tego sterownika HK. Tu patrzcie, jeszcze do tego sterownika jest podłączenie zacisku typu zacisku F. F to jest zacisk hamulcowy z włącznika pod pedałem hamulca. Także oprócz elektroniki, która przechodzi tutaj po kanie, mamy jeszcze analogowy sygnał, który włącza przyczepie hamulce, nawet przy braku jakiejś tam kontroli przez magistralę cyfrowej, nie? No dobra, więc zakładamy, że ten cieniutki przewód to będzie i też to jest T12S, czyli wtyczka 12-pinowa, pin drugi. Te trzy to są przewody wykonawcze do urządzeń przyczepy, do świateł, tam to jest wtyczka 13-pinowa, tutaj w tym sterowniku jest zastosowana, jak tu widać, tu jest tyle podłączeń, bo tam idzie zasilanie do przyczepy, do drugiego zewnętrznego akumulatora w przyczepie, zasilanie po zapłonie do przyczepy, zasilanie przed zapłonem do przyczepy, także to jest rozbudowana wersja 13-pinowej wtyczki. Właśnie rozbudowana 13-pinowa wtyczka. No dobra, no to mając ten schemacik przed sobą, stawiam sobie tu kamerkę i sobie będziemy to podłączać. Tym razem wszystko pokażę, filmik może wyjdzie dłuższy, no ale to nic. Dobra, wtyczka 12-pinowa, to będę pokazywał, tak, 12-pinowa S. Numer tam w tej chwili jest nieistotny. Żeby było łatwiej, wypinamy sobie tą blokadę, bo ta blokada działa w ten sposób, że teraz piny zatrzaskujemy, a teraz odtrzaskujemy, można je wyjąć, ale do testów jest jeszcze lepiej ją wyciągnąć. I teraz tak, ja tu mam przygotowane przewody. Zasilanie, magistrala i masa. Tak, tu takie skądś sobie. To są przewody, piny typu mikro, czy mini, mini, mikro to są takie na szpileczki i je sobie obsadzamy. No i teraz co nam? Schemat mówi tak, masa, co wezmę czerwony, czyli zasilanie, przepraszam, zasilanie pin drugi, szukamy, ori klik, jest, masa, pin pierwszy. W porządku. Jest. I klik. Tu mamy dokładnie takie same, skombinowałem sobie przewody, co jaka mam magistralę komfortu z tej strony, nie mam mowy, żeby się pomylić. I teraz tak. Magistrala komfortu. Low. Pomarańczowo-brązowy, pin 8. Pomarańczowo-brązowy, pin 8. I obok pomarańczowo-zielony, pin 7. One zawsze są koło siebie. 7 z zielonym. 8 brązowym. Ori kliki. Tyczuszka jest. No to co? Teraz trzeba tak. Podać temu sterowniczkowi zasilanie. Ja zasilanie posiadam tutaj. I ja myślę, że ja się do tego dokręcę, nie będę tutaj nic lutował, bo to jest tymczasowe, nie mam zamiaru sprawdzać sterowników HK na bieżąco, codziennie. Bardziej do boardneców to jest, czyli CCM-ów, czy tam jak to zwał, systemów centralnej elektryki, głównych do świateł. No i mamy. Masa, masa. Natomiast tutaj, no tutaj sobie skręcę, bo nie będę tego na stałe mocował. Na takich, one są skręcone, żeby zapobiec zakłóceniom
międzyprzewodowym jakimś tam. No i zasada działania magistrali CAN taka, że skręcone to skręcone. Jak się jeden przewód przerwie, na jednym też będzie działać w trybie tam awaryjnym. One, to się nazywa One Wire Connected. Jest taki błąd, czasami chodzi. No ale to nie jest dobrze. No to słuchajcie, no mamy podłączone. Szybko, czysto. Tak, tu biorę mój zasilacz warsztatowy. Regulowany. 30V do chyba 10A nawet. Wielowatowy. Pstryk 12,5V. Zasilanie. Jest. Widać, to widać. Zasłaniam ręką. Masa jest. No dobra. Co teraz? No teraz bierzemy sobie tutaj, żeby żadnych zwarć tu nie było, elegancko bierzemy sobie VCDS-a. Kompa. I do tej wtyczki, która tu jest wyprowadzona na gniazdo OBD naszego VCDS. VCDS, o, zaczyna mrugać na pomarańczowo. Znaczy, że się tam skomunikował magisterla. Odpalamy VCDS-ka. Mruga. Mruga, komunikacja leci. Dobra, teraz przełączymy się na kamerę, żeby te zasilania mi się nie rozjeżdżały. Na kamerę tutaj. Ok. Ja to sobie to dobrze. To zbliżenie na ekranik. VCDS-ik. Nacisnęło. Że się wyostrzy. Coś tam widać. No dobra, odpalamy autoskana. I zobaczmy, co tu wyskoczy. No tak, wyskoczył nam moduł centralnej elektryki cannot be reached, bo, no bo nie ma go, nie można go wyliczyć, nie można go się skomunikować. Gateway z błędami i sterownik świateł, poziomowania świateł, też cannot be reached, no, no bo nie ma ich podłączonych, a są wkodowane w gateway. Ja, nie widać na liście sterownika haka. Co to mam za błędy? No, magistrala jest pusta. Tam mamy błędy. Zobaczmy. Nie ma komunikacji z magistralą napędową. Czyli nie ma żadnego urządzenia na magistrali napędowej w tej chwili. Nie ma sterownika silnika, ABS-u, no, no nic nie ma. I on tutaj się burzy. Dużo rzeczy będzie się burzy. Ale zobaczmy, co jest w nim zainstalowane. Zobaczmy, czy możemy. Tak, przede wszystkim wyrzucę sobie. Tak, headlight wrench. Czyli poziomowanie, a włączę sobie trailera, czyli hak. Kodujemy. I tylko te sterowniki są zagotowane, zakodowane w gatewayu. Żadne inne. No i nie widzi haka, nie widzi centralnej elektryki. I nie widzi magistrali napędowej. Boże. Ale nie widzi haka. Odświeżmy to. No to być może te trzy grube zasilania, co tam były, też trzeba podłączyć, że to nie jest tak. Kopciuk, cyk, cannot be reached. Teraz powinien sterownik centralnej elektryki zniknąć. Zniknął, pojawił się hak zakodowany, ale nie można go znaleźć. No dobra. No to słuchajcie, no to w takim razie myślę, podłączymy te trzy zasilania. Na nich też gdzieś mam przewody. I zobaczymy dalej. Dobra, idziemy do schematów. Tam na schematach było, że
Te trzy zasilania idą w piny. No możemy sobie w locie odpiąć spokojnie, nic się nie zadzieje. W piny tak. Magistrale. Jak się zewrze magistrale, to po prostu pojawi się za chwilę błąd, jak rozewrzecie, nie? Dobra, trzy. Tu są piny już wielkości MIDI, średniej, typowe. Teraz tak, pin 9. Oriklik. Pin 11. Oriklik. I pin 12. Zadzamy Oriklik. No to co, te trzy by trzeba było też do zasilania gdzieś tu podać. No podajmy, ja je razem tutaj skręcę. Tu mam zasilanko. Tak, jakoś razem spróbujmy tu. Zasilić. I skrzynia, czy pobiera prąd? W porządku. Czyli tak, tu mamy zasilanie. Tu mamy magistralę. Podłączamy wtyczkę do modułu. No dobra, znowu Was biorę tutaj. Zobaczmy, co się teraz zadzieje. No dobra, robimy odświeżenie. No i patrzcie, przy haku zniknął komunikat not reached, czyli niewyliczony, nierozpoznany, ale zgłosił się moduł z błędami. No, wchodzimy sobie w hak. Proszę bardzo. No i mamy co? Brak komunikacji z zegarami, brak komunikacji z silnikiem, brak komunikacji z ABS-em, socket for trailer connection, open Kierkut. Aha, bo tu jest jeszcze taki patent, że jak się do tej wtyczki drugiej montuje już przewody do gniazda i brak komunikacji z bordnecem. To tam jest taka zwora zakładana, ja tą wtyczkę gdzieś już mam. To tam on rozpoznaje założenie tej wtyczki jako takiej do sterownika w momencie jej zapięcia. Czyli jak ją mamy wypiętą, to on nie ma tej zwory i krzyczy, że jest odpięte w ogóle gniazdo haka. Więc my go tutaj sobie zapodamy. Nie, bo z tej wtyczki wychodzą już same przewody do gniazda, przyczepy. Dobra, mamy. I teraz spróbujmy skasować te błędy. Ta większość powinna błędów wrócić. No bo dalej nie ma systemu ABS, sterownika silnika. No i wróciły nam cztery. Brak, co tu mamy? Brak zegarów, instrument cluster, brak ABS, brak Borneca, ale ten moduł braku podłączenia wtyczki gniazda przyczepy zniknął. No to co, słuchajcie, ja uważam, że ten moduł jest całkiem sprawny. Muszę wstawić lajka tam pani. Zobaczmy, co tu da się kodować, bo ciekawy jestem. Jakieś tryby, może włączenie właśnie tych, na przykład jest włączenie zacisków zasilania przed zapłonem do przyczepy, tam do lodówki na przykład przyczepie, ona prosto z aku idzie. Jeszcze raz. Zobaczymy, czy da się kodować. Tery błędy pozostają. Kodowanie. Co tu mamy? No, kodowanie jest długie. Co ja tu nie widzę, jak komórka mi zasłania. O, tutaj. I co tu mamy? W pierwszym bajcie. Typ. Reszta świata, Północna Ameryka, Australia. Być może nasze przepisy czymś się różnią co do świateł w przyczepie. Fixed data table preparation, aha, czyli wszystko w jednej opcji. Innej nie ma. Ta. Co tu mamy? Nic. Mamy terminal 30, tak? Terminal 30 to jest zasilanie bezpośrednio z akumulatora. Aktywne, kiedy podłączony jest hak. Można zrobić cały czas aktywne i ciągnąć sobie prąd prosto z aku tamtędy, lub w ogóle nieaktywne.
Nic nie ma, nic nie ma. O, tu dużo nie ma. Powiem Wam teraz tak, jak to podłączycie, to w module bodajże ABS-u, jak podłączycie hak, oryginalnie tak na module i go wkodujecie do auta, to w module ABS-u pojawi się opcja ojej, korekcji działania systemu ABS i ESP w przypadku podłączenia przyczepy. Taka rzecz tam, taka sprytna się znajduje, że jak mamy załączoną przyczepę, sterownik rozpozna, że mamy przyczepę, przekaże tą informację na magistralę, sterownik ESP odczyta sobie z magistrali, że jest przyczepa i zmieni swoją charakterystykę. Co on tam zrobi, jak będzie działał, nie wiem. Nie ja to programowałem, algorytm działania tego, natomiast no, tego typu rzecz się będzie działo przy takim oryginalnym haku. No słuchajcie, no to na tyle. Chciałbym pokazać, jak tu można sobie fajnie, sprytnie na stole wszystko sprawdzić. Chcecie więcej takich filmików z zabawy z kodowaniem, z VCDS-a, to piszcie. Bardzo chętnie mam zrobić, bo dla mnie to są rzeczy, że tak powiem, no nie chwaląc się, proste. Sam nie wiem, co wy byście tam potrzebowali. Konkretnie coś potrzebujecie, dajcie znać, to wam zobaczę, pokażę, jak się to...